zera. Zupełnie mnie nie poznajesz. Chodź z nami. Chyba, że masz tam. Macie samochód. Same zły w twarze, a... Co? Aha, Ula! No jest taka, że wyjechała. Ja się tu mam. Ty mi nic nie mówisz, że ja się widzę w siebie. Ja jestem wyszany, że to przesunąć. Coś tam też wysyłał. Andrzej od mnie dzwonił, że... Najbliżsi, rodzina. A każdy, kto
bardzo twardy, bo nas bał, jak to się mówiło. Chłopak, który się wychował na rozbawku, bardzo często wspominał, jak za swoich młodzieńczych lat próbował walczyć, próbował rozmawiać z kolegami. I jak przyszedł 80. rok, to nie załamał się dla Solidarności w stanie wojennym. Był w KPN-ie, był w regionie polskim i był w grupie, która odważyła się na walkę. Na walkę z symbolami zniewolenia Polski, zniewolenia Śląska, bo na ziemi śląskiej, gdzie Armia Czerwona po wkroczeniu zakładała łapy, wysłała ponad 140 tysięcy górników do Donbasu na wschód, gdzie gwałcono, mordowano Ślązaków, gdzie w jednych barakach siedzieli z Armii Krajowej i Ślązacy, no i gestapowcy, to Brunon stwierdził, że tak być nie może, nie mogą takiego mówić stać. I z grupy kolegów zdecydowali się, że te górniki muszą zniknąć ze śląskiej ziemi. I w Wodzisławiu posprzątano sierp i młot. Odsiedzieli za to długie lata. Brunon prawie 4, jego koledzy przeszło 4. I ta grupa się nie poddała. Tam nie było konfidentów. I warto tutaj wspomnieć, że ich małżonki nie tylko w trakcie walki wspierały, bo przewoziły te ładunki, które były podkładane pod pomniki, ale potem twardo stały przy mężach, czekały, aż wyjdą. I to, co Brunon zobaczył, to, co zobaczyliśmy my wszyscy w Polsce po okrągłym stole, nie było na pewno tym, o co walczyliśmy. I postanowił też walczyć. Było porozumienie organizacji niepodległościowej, których on był jednym z koordynatorów, założył stowarzyszenie nieprzyjednanych i cały czas próbował walczyć. Próbował walczyć na wtedy, gdy wszyscy myśleli, że już mamy Polskę wolną, że jest tak wspaniale, że można się ubogacić, to on wiedział, jaka jest droga. Został przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego odznaczony krzyżem komandorskim. Polonia, to jest tutaj, jest to jedno z wyższych odznaczeń. Ale Brunon nie dorobił się majątku, nie rozkradał Polski, nie wchodził w kontrakty, nie pchał się na stanowiska, ponieważ wiedział, że nie jest tam jego miejsce. Był znany nie tylko w Polsce, współpracował z ludźmi z Australii, z Niemiec, ze Stanów. Parę filmów nakręcono o nim, o jego kolegach, ale miał przyjaciół też. Ja na przykład jestem dumna, że w pewnym okresie czasu przyszło mi bardzo blisko współpracować z Brunonem.
organizacja, której była Solidarność Walcząca, miała podobny pogląd, że należy nie tylko rozmawiać, ale trzeba też walczyć. Szkoda, że Bruno tak szybko opuścił nas, zwłaszcza teraz, gdzie Polska jest zagrożona, gdzie wojska rosyjskie już weszły na teren sąsiedniego państwa, bo niepodległość nie jest dana raz na zawsze. Brunon o tę niepodległość walczył. Szkoda, że jego już nie ma. Cześć jego pamięci. Romuald Szemietwiek powiedział,
patrioty. Żegnamy człowieka honoru, żegnamy naszego przyjaciela i żegnamy tego nieustępliwego. Poglądy i stanowisko które było nieugięte. Tak zapamiętam Brunona na podstawie jego przeszłości. Soldaty walczący, które działały, to byli jak żołnierze, którzy walczyli z komunistami, żebyśmy mieli tę dzisiejszą rozwijającą się wolną Polskę. Nie była też to Polska jego marzeń, ale o wolną Polskę walczył. Po tej przyszłości, tak zacnej i wielkiej w jego życiu, następuje ten moment teraźniejszości, kiedy poznałem Brunona. Pierwsze moje wrażenie było dosyć ostre. Brunon powiedział mi na konferencji w Łazach 6 lat temu: my już cię sprawdziliśmy, jesteś czysty, czyli jesteś w porządku. Zrobiłem oczy szerokie ze zdziwienia, że ja go jeszcze nie znałem, a on już wiedzieli. Bo przyjechałem razem z czterema kiedy na konferencję i już sprawdziłem. To był człowiek czynny. I od tamtego momentu, stąd tutaj dzisiaj sztandar Komendy Głównej przywieziony z Warszawy, bo od tamtego momentu, kiedy mieliśmy wstrzymać problemy, jest ich mnóstwo. Państwo polskie nie dostrzega tej pięknej społecznej służby. Brunon ma to szkodowało. Przychodziłem do Brunona z różnymi problemami. Nawet nie po to, żeby pomóc załatwić pomoc, bo nie wiedziałem, że może. A Brunon jednym zdaniem: poczekaj, zadzwonimy. Wykonał jeden drugi telefon i była reakcja. Człowiek, który na terenie całego kraju zna mnóstwo wartościowych ludzi i te kontakty do dzisiaj nam pomagają. Stąd dzisiaj, w tej teraźniejszości, jesteśmy tu obecni, bo Brunon z tej grupy nie wychylając się, wspierając, jak się pomagałem, wspierał naszą organizację, wspierał strzelcy. I moim panem przyszłość. Tutaj z tego miejsca chcę wam zadeklarować, że właśnie taką drogą będziemy szli. Tak jak wspomniała Jadzia Kierowska, niedaleko stąd, kilkaset kilometrów, na południowym wschodzie Ukrainy, jest już to realne zagrożenie. Jestem przekonany, że gdyby Brunon był z nami, to w dalszym ciągu przeżyłoby to. I gdyby trzeba było stanąć w tej walki, to zostaną. I tutaj, panie Brunonie, najbliżsi przyjaciele, deklaruję wam, że to, co będzie dalej robił Związek Strzelecki, tak jak będzie się rozwijała ta proobronna, paramilitarna organizacja, to będzie kontynuacja jego drogi. Patrzymy na jego życie, patrzymy na jego walkę, a wiemy, jak ciężkie momenty były w jego życiu. Wiemy, że był więziony, swoje odsiedział za sprawą komunistów. My dzisiaj, patrząc na jego życie, dalej będziemy kontynuowali jego dzieło. Może są tutaj ważniejsze ode mnie osoby, które większą cenę zapłaciły za niepodległą Polskę. Jest Adam Słomka, są wspaniali, niezłomni, solidarności walczący z KPN, solidarności. Ja powiem tylko, że w imieniu tych, którzy zapłacili swój rachunek ludzkiej godności w
wobec ojczyzny. W imieniu nauczycieli, Solidarności Nauczycielskiej i niepokornych działaczy opozycji chciałam oddać cześć i schylić czoło przed najbliższą rodziną, przed matką tego wspaniałego, wielkiego Polaka, przed jego żoną, dzieci, wnukami i wszystkimi, którzy pogrążyli się w bólu. Niełatwe są nasze dzieje. Może dlatego, że jako zasłużony nauczyciel miałam możliwość otwierania głów i serc moich uczniów, pokazując przykład tych niepokonanych, najodważniejszych, bohaterskich ludzi, takich jak pan Bruno. I młodzież, do młodzieży to docierało, że nie wszystko, co robi komuna, jest dobre, jest właściwe. I docierał do nich fakt, że jesteśmy narodem zniewolonym przez komunę. I oni się budzili. Właśnie moi uczniowie są mniej więcej w tej chwili w jego wieku. Kochani, raz jeszcze chciałam oddać hołd za to, że z taką godnością, z Bogiem w sercu walczył o wolną ojczyznę. Tak bardzo chciało mi się, żeby byli jego kontynuatorzy. I myślę, że jest właśnie tym na miarę Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, młodego poety, który oddał życie, mając 22 lata w Powstaniu Warszawskim. I jego wiersz chciałam, myślę, że mnie słyszy, chciałam zadedykować wiersz poświęcony wszystkim, którzy oddali ofiarę życia za wolność ojczyzny. Deszcz jak siwe łodygi, szary szum, a u okien smutek i konanie. Taki deszcz kochasz. Taki szelest strun, deszcz, życiu zmiłowany. Dalekie pociągi jeszcze jadą dalej. Bez ciebie, cóż, bez ciebie, cóż. W ogrody wód, w jeziora żalu, w liście, w aleje szklanych róż. I czekasz jeszcze, jeszcze czekasz. Deszcz jest jak litość, wszystko zetrze. I krew z bojowisk, i człowieka, i rozedrgany z trwóg powietrze. A ty u okien jeszcze marzysz, na grobu smutny, czas napis spływa po drżącej, smutnej twarzy. Może to deszczem, może łzami. I to, że miłość, a nie tak. I to, że nie dość cios bolesny, a tylko pusty jak krzyk.
Boże, winy niepowrotne, a jedna drugą coraz woła. I to, jakbyś uwrót kościoła, widzenie miał jak sen samotny. I stojąc tak w szeleście szklanym, czujesz, jak ląd odpływa w poszu. Odejdą wszyscy ukochani, po jednym wszyscy krzyże niosąc, a jeszcze innych czas oddali, a jeszcze inni w mrok zginą, staną za szklem, co jak ze stali i niedoznani miną, miną i przejdą deszcze, zetną deszcze, jak kosy ciche i bolesne. I cień pokryje, cień omieje, a tak kochając, walcząc, prosząc, stanę u źródeł studni ciemnych, w groźnym milczeniu ręce wznosząc, jak pies pod pustym biczem głosu. Niebo kochany, niezabity, nienapełniony, niedorzeczny, poczuję deszcz czy płacz serdeczny, że wszystko Bogu nadaremną, zostanę sam, ja sam i ciemność. I tylko krople, deszcze, coraz to cichsze, bezbolesne. Nie, wielki bohaterze, twoja walka nie była daremna, nasza też nie będzie daremna. Niech ta śląska ziemia polska, niech ta polska śląska ziemia będzie ci lekko. Śpi, śpi bohaterze, w zimnym grobie. Niech się Polska przyśni tobie. Przepraszam, że tak było. Za to wszystkim zakazano dzieci się do ci Bronowi. Jak wspomniałem na przysięgu, że za święty Paweł, że nikt z nas nie żyje dla siebie. Przyjdźmy święci na drzewo Boga. I też musimy sobie uświadomić, że nie za wcześnie, ale zawsze w odpowiednim czasie przychodzimy na tą ziemię i w odpowiednim czasie wchodzimy z tego świata. Powiem, jesteśmy w tym trzymamy. Wstańmy teraz i pomódlmy się w naszej części uroczystości Bożej. Pomódlmy się Boże i spójrzmy sobie na ziemi. Przez chrzest dałeś nowe życie człowiekowi, który opadł w niewolę śmierci. Ty posłałeś naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby zwyciężył potęgę śmierci i zmartwychwstał do zbawienia wierzących. Ty dajesz udział w jego zmartwychwstaniu wszystkim, którzy do niego należą. Tobie polecamy naszego brata Romana i prosimy, abyś go przyjął do błogosławionej społeczności świętego przez Chrystusa, Pana naszego. Módlmy się i osiemny Ojcze i Boże, Ty nas obrażasz wieczną miłością i ciemności świeci przed miarzu przedniego życia. Wejrzyj na Twojej wielkiej pogrążonej żałobie. Twój Syn, nasz Pan, wyciężył naszą śmierć. I zmartwychwstając przywrócił nam życie. Prosimy Cię, daj nam tak dążyć do Niego, abyśmy w jednoczesnym życiu połączyli się kiedyś z naszymi braćmi tam, gdzie oczy szczepiły się z naszych oczu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Thank you.
że to coś tam było. Proszę o to troszkę słuchajcie.
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Na ziemi nie mamy stałego miejsca, ale oczekujemy nowego w przyszłym świecie. Umocnieni wiarą, że Bóg wskrzesi zmarłych do życia, żegnamy doczesne szczątki zmarłego Brunona i pragniemy złożyć je w grobie. Błagajmy Boga, aby naszego brata Brunona wskrzesił w chwale i doprowadził do społeczności świętych. Módlmy się, jak nas nauczył Pan nasz Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie ucz nas na grzeszenie, ale nas zbaw od złego. Miłosierny Boże, dziękuję, dzięki Ci składamy za wszystkie dobrodziejstwa, którymi obdarzyłeś Twojego sługę Brunona w ziemskim życiu i które za jego pośrednictwem nam przypadły w udziale. Boże, Ty w Chrzcie Świętym uczyniłeś naszego brata Brunona swoim dzieckiem. Wysłuchaj nasze prośby i otwórz mu bramę raju. Nam zaś, którzy pozostajemy na ziemi, daj moc, abyśmy się wzajemnie pocieszali słowami wiary, a spotkamy się wszyscy w Chrystusie i na zawsze połączymy się z Tobą, z naszymi zmarłymi, przez Chrystusa, Pana naszego. Panie Boże, pobłogosław ten grób, w którym składamy urnę z doczesnymi szczątkami naszego brata Brunona i obmyj jego duszę wszelkiej winy, aby razem z wszystkimi świętymi miał udział w radości życia wiecznego. W prochu powstałeś i prochem jesteś, ale Pan Cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju. Złóżmy teraz urnę z doczesnymi szczątkami naszego brata Brunona do grobu, ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i zapowiedział, że odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swojego ciała uwielbionego. Ufamy, że wskrzesi je, gdy przyjdzie chwale. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebami naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojedna, Synowi swojemu nas polecałeś, swojemu Synowi nas oddałeś. W krzyżu naszego Pana Jezusa Chrystusa jest zmartwychwstanie i życie. Odpoczywaj w pokoju. Niech was błogosławi Bóg Ojciec wszelkiej pociechy, który stworzył człowieka i dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania. Niech Bóg udzieli żyjącym przebaczenia grzechu, a wszystkim zmarłym światła i pokoju. Niech nam da szczęśliwe życie wieczne z Chrystusem, który prawdziwie zmartwychwstał. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panu. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym w intencji naszych bliskich zmarłych. Wieczne odpoczywanie racz im dać Panu. A światło niech Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Moje współczucie dla rodziny, dla wszystkich uczestników pogrzebu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Czekaj. Nie, 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 nie
Dowódcy drużyn do mnie! No, zaczynamy. 4:55 wychodzimy, zadania znacie. Rozdać broń i opaski. Pozycje wyjściowe bez zmian, kolumn ubezpiecza. Tak jest. Wykonać? Tak jest.